Dzień dobry, a w naszym studiu poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Michał Ujazdowski. Dzień wrócę. dobry, witam serdecznie. Dlaczego nowym wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości został Antoni Macierewicz, a nie na przykład Kazimierz Michał Ujazdowski? Ale y, dziwi mnie te... Y uzależnienie od życia wewnętrznego w Prawie i sprawiedliwości kandydatura pana posła Antoniego Macierewicza po była zainteresowanie. Może była, tak to była z, znana już od paru miesięcy rada polityczna odbyła się trochę później nie należy się dziwić że polityko dużym dorobku który rozpoczął działalność w opozycji demokratycznej jeszcze na długo przed strajkami sierpniowymi jest bardzo niewielu ludzi w polityce o o, o takiej biografii w polityce demokratycznej zostaje członkiem kierownictwa partii. Mnie to absolutnie nie, nie dziwi. To co takiego ma Antoni Macierewicz? Czego nie ale, ma, poseł ale zupełnie nie, nie, nie dokonywano takiego wyboru. Ja wszedłem do komitetu y, y, politycznego. Y, w, także w sobotę zostałem wybrany i nigdy nas nie konfrontowano, tak? znaczy, przynajmniej nie konfrontowano nas yy, w czasie sobotniej rady. Także bardzo dziwię się, że pan redaktor tak stawia sprawę, bo nie byliśmy rywalami. A ta decyzja to był w pana ocenie, w pana opinii awans za Sejmowe śledztwo smoleńskie dla Antoniego Macierewicza? Nie, to, to jest do, dość oczywista decyzja w sytuacji, w której yy... Antoni Macierewicz z dużą determinacją rozwiązuje sprawę, którą nie potrafiły rozwiązać instancje publiczne. Myślę, że to jest dość zrozumiałe. tak? Czy chce pan tak. powiedzieć, że Antoni Macierewicz osiągnął więcej niż instytucje publiczne w tej sprawie? Niestety tak. No, nawet powiem więcej, że gdyby instytucje publiczne nie były tak pasywne, to zespół smoleński nie byłby potrzebny. Widzi pan z całą pewnością komentarze w internecie i czyta pan, co tam piszą różne osoby. Jedni piszą, że Antoni Macierewicz to jest niezłomny rycerz RP, że zasłużył mhm. na tytuł królewski, że naród go kocha. No ale są i takie komentarze, jak na przykład komentarz Rafała Rogalskiego, byłego pełnomocnika Jarosława Kaczyńskiego, mhm. który pisze dar rozumu opuścił Radę Polityczną PiS. Postaci kontrowersyjne, takie, które stają w obliczu trudnych zadań, zawsze rodzą opinie ostre. Tak? To kiedyś po, powiedziałem parę godzin temu w którejś z te telewizji, że najbardziej się obawiam ludzi, których którzy są akceptowani przez wszystkich, bo zazwyczaj nie mają poglądów i niczego nie bronią, więc to, że polityk ma swoich przeciwników i budzi emocje, nie musi o nim świadczyć źle, ale powtarzam raz jeszcze, bardzo się dziwię, że pan zaczyna od tego rozmowy i że stawia pan w ten sposób sprawę, dlatego, że Rada Polityczna zajmowała się czymś innym I niż, o tym wyborem, niż wyborem pana dlatego... posła powiedzieć. To w ogóle nie było w centrum uwagi Rady Politycznej. Tak? No ale w centrum uwagi się Nalazło, tak czy inaczej, niezależnie od tego, czy Prawo i Sprawiedliwość tego chce, czy nie. To zamykając temat, Radosław Sikorski napisał: U nas wicepremier Bieńkowska, a wpis wicepremier, wiceprezes Macierewicz. Państwa wybór. Odbierają Ale... to niektórzy jako prezent dla Platformy Obywatelskiej. No to marne są szanse Platformy Obywatelskiej, jeśli uważa, że wybór Antoniego Macierewicza oznacza jej, gwarancję jej sukcesu. Poza tym problemem Platformy Obywatelskiej jest sam Donald Tusk. To jest zły gospodarz, który odrzuca, którego odrzuca opinia publiczna. Pani wicepremier Bieńkowska nie może być lekarstwem na chorobę, która trawi Platformę Obywatelską i trawi rząd, bo, tym, bo tą chorobą, istotą problemu jest sam premier. Człowiek, człowiek który, mówił. ale proszę, mm -hmm. jeśli wolno, człowiek, który. Zastąpił politykę odpowiedzialną, odpowiedzialną za ludzi i za państwo, reklamą, i teraz zbiera fatalne e, o, owoce tej strategii marketingowej. A właściwie my zbieramy fatalne owoce, bo mamy najgorszy rząd po 1989 roku, najmniej kompetentny. E, właściwie w chwili obecnej nie mamy realnego gospodarza e, państwa, więc e, zadowolenie pana. Ministra Sikorskiego, jest aktem czysto propagandowym. Myślę, że niedługo Platforma Obywatelska będzie stała przed wyborem, przed koniecznością zmiany premiera, bo to premier jest najsłabszym punktem i, w, i partii politycznej i rządu. Mówił o tym Jarosław Kaczyński w sobotę, twierdząc czy stwierdzając, że Donald Tusk jest ojcem wielkiej biedy Polaków. To przyjmując tę retorykę, czyim, czy czego ojcem jest Jarosław Kaczyński. Ale dlaczego pan pytał o Jarosława Kaczyńskiego, kiedy rozmawiamy o e, m, poglądach e, Radosława Sikorskiego i e, o, oceniamy politykę rządu? Nie bardzo rozumiem. Pytam dlatego, że jeśli Jarosław, Jarosław Kaczyński, Kaczyński ocenia rząd Jarosław... w taki sposób, to rozumiem, że przedstawia alternatywę. Czego ojcem jest Jarosław Kaczyński? Ojcem polityki czy partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość występuje z realnym programem odpowiedzialności za obywateli i za państwo, z programem wsparcia dla rodziny, rozwoju polskiej przedsiębiorczości, realnych decyzji w zakresie ochrony zdrowia. Mamy do czynienia dziś w Polsce z polityką, która porzuca odpowiedzialność za konkretne sfery tak? także za sferę edukacji. I to, co różni Platformę Obywatelską od PIS-u, to jest, to jest różnica między propagandą a, a realnym programem i gotowością do przyjęcia odpowiedzialności za jego realizację. To jest zasadnicza różnica. Jarosław Kaczyński zawsze był politykiem. Który potrafił wskazywać cele programowe, rozwiązania programowe, wtedy kiedy był pre premierem gabinetu, i jeśli jest jakaś Najpoważniejsza czy poważna różnica między obiema formacjami to ona dotyczy podejścia do samej polityki i kwestii odpowiedzialności. A Prawo i Sprawiedliwość ma kłopot z napisaniem tego programu? Nie, nie. W wrześniu zeszłego Prawo roku Prawo i jest... wygłaszał ekspozę opozy opozycyjne, mówił o programie. Ale... W październiku zapowiadał, że ten program powstanie za 6-7 miesięcy. Panie redaktorze, ten czas? Panie, redak nie ma. Panie redaktorze, każdy, kto zajmuje się, yy, każdy politolog, który zajmuje się badaniem, programów politycznych partii, współczesnych partii w Polsce, ten dostrzeże różnicę między Kilkunastoma strona, stronicami dokumentów programowych PO. Zazwyczaj było to kilka bądź kilkanaście kartek, a zawsze a bardzo. Zawsze tak, bo to tak, nie jest kilkanaście, kilkanaście kartek. Ja kilkanaście kartek. I jeden i drugi program, to nie jest kilkanaście na, nawet kartek. Nawet w 2005 roku to było mniej niż kilkanaście e, 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 kartek, a solidnymi opracowaniami programowymi, które na, na każdym zjeździe przyjmuje Prawo i Sprawiedliwość. Druga tura naszego zjazdu odbędzie się w lutym przyszłego roku i ona przyjmie ostateczny dokument programowy naszego stronnictwa. Zazwyczaj PiS przyjmował no, kilkusetstronicowe dokumenty programowe ze szczegółowymi rozwiązaniami. Natomiast. Platforma Obywatelska nigdy nie y, wylegitymowała się y, precyzyjnym programem, a co więcej, a co więcej chcę powiedzieć, że niektóre swoje zamierzenia programowe... Ukrywała przed opinią publiczną, bo na przykład ukry pośle, ukrywała i tak duże. Proszę mi pozwolić, dobrze? tak duże kwestie, jak tak duże rzeczy, jak podniesienie wieku emerytalnego, jak i na przykład takie decyzje, które dotyczą młodych ludzi, studentów, jak wprowadzenie przymusowych opłat za studia na drugim kierunku. Tego nigdy nie było w programie platformy obywatelskiej, a niestety to zostało wcielone w życie z. Ze szkodą, tak? Ze szkodą dla polskiej gospodarki i polskiej edukacji. Czy mogę? Proszę bardzo. Program Platformy Obywatelskiej. Zerknąłem właśnie w tym momencie do internetu. 194 strony. Nie. 2011 rok. Nie. To, nie. To widzimy chwilą widzimy, widzimy, widzimy zupełnie inne Czy ten dokument panu pokazać, inne, żeby pan go zobaczył i przyjął te, te informacje? Widzimy jakiś zupełnie inny dokument, ale rozumiem że pan jest krok rze rzecznikiem, rzecznikiem platformy obywatelskiej w tej rozmowie, a nie, nie jest Pan zainteresowany stanowiskiem prawa i Jestem sprawiedliwości. Jestem bardzo zainteresowany stanowiskiem prawa i sprawiedliwości, i dlatego z Panem rozmawiam. Mhm, proszę bardzo. I wczytywałem się w uchwałę przyjętą przez Prawo i Sprawiedliwość w ten weekend i czytam tam na przykład, że PIS chce bezpłatnych podręczników dla uczniów szkół podstawowych. Dla wszystkich? Zdecydowanie tak, nawet. stać nas na to? Ale, ale oczywiście, że tak. Jeśli chodzi o szkoły podstawowe, to jest rozwiązanie przyjmowane w bardzo wielu krajach europejskich na poziomie szkoły podstawowej. W okolicach 1 września ogłosiliśmy nawet bardzo te szczegółowy, techniczny pomysł w tej sprawie. Mianowicie, to Ministerstwo Edukacji Narodowej powinno rozpisywać konkurs na podręcznik i samo opłacać dróg w wybranej, wybranej instytucji. Sytuacja, w której mamy do czynienia z układem zamkniętym firm i dystrybutorów podręczników. Prowadzi do tego, że, one, że ceny podręczników są bardzo wysokie, koszty za to płacą rodzice. Z tego ten model, ten zły system można przerwać, ale trzeba podjąć decyzję odważną i niezwykle precyzyjną. Na poziomie szkoły podstawowej podręczniki mogą być dostarczane bezpłatnie, potem za cenę znacznie niższą, w szkołach wyższego stopnia za cenę znacznie niższą niż dziś. Pensja macierzyńska to kolejna propozycja Prawa i Sprawiedliwości. Na czym miałaby polegać pensja macierzyńska? Pensja macierzyńska to też jest instytucja, która obowiązuje w niektórych państwach europejskich. Nie jako rozwiązanie generalne, powszechne, dotyczące wszystkich kobiet, ale w stosunku do kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji, praca wychowawcza, wychowywanie dziecka powinno być gratyfikowane przez państwo, szczególnie w sytuacji całkowitego załamania demograficznego Polski. Tak, My rozpoczynamy. Wchodzimy w bardzo zły proces, który oznacza, że topniejemy jako naród. Tak? Według prognoz za kilka dekad będzie nas 33 miliony, a pod koniec tego wieku 16 milionów, jeśli nie zatrzymamy. Tej złej tendencji polegającej na tym, że Polaków ubywa. Tak? Pytanie, I zaraz powiem, bogate narody europejskie, nawet w trudnych, znaczy dojrzałe narody europejskie, nawet w trudnych momentach, tuż po wojnie, reagowały na takie zjawiska bardzo y, y, rozbudowaną polityką y, y, rodzinną. Na przykład Francuzi przyjęli model podatkowy, który w gruncie rzeczy oznacza zbliżenie się do opodatkowania. Wszystkich członków, znaczy do, do uwzględnienia wielkości rodziny w podatku, tak jak blisko zasady wspólnego opodatkowania małżonków, tak? Wspólnego opodatkowania małżonków. To naprawdę. Małżonków krótko i, na koniec, bo i, czas jest nieubłożony, panie pośle. Czy nas na to stać? Czy te propozycje, które pis w tej uchwale zawarł, mhm. się bilansują? Czy da się to sfinansować przy obecnych kłopotach budżetowych, no, skoro budżet jest taki, jaki jest? Ale To zawsze jest kwestia priorytetów. Poza tym my mamy do czynienia z sytuacją nie niezwykle rozbudowanej administracji. To jest moment, w którym polska administracja rozbudowała się no, po, ponad miarę. Istnieje cały szereg wydatków nieracjonalnych i marnotrawnych, które należy skasować. Natomiast nie można oszczędzać na wsparciu dla, dla rodziny. Poza tym, PIS zawsze, wtedy kiedy rządził, stosował się do zasady stabilności finansów publicznych i nie głosimy żadnego projektu, który Narażałby Polskę na destabilizację finansową. To jest Zimierz kwestia priorytetów. Prawa i sprawiedliwość. Dziękuję za spotkanie Dziękuję bardzo. i rozmowę. Marcin Zaborski, do usłyszenia.